Dzień dobry, witamy wszystkich i zaczynamy konferencję przed no, chyba najważniejszym meczem reprezentacji Paulo Souzy, bo tak naprawdę Paulo Souza chyba pierwszy raz grał posadę. Ze mną Mateusz Rokuszewski. Dzień dobry. Na konferencji będzie oczywiście Paulo Souza, będzie Kamil Glik. A ty się zgodzisz z tą tezą, że tak naprawdę to jest mecz o posadę dla Paulo Souzy? Zgodzę się, bo wiem, jakie jest podejście generalnie i to, że brak wyjazdu ewentualny na Mundial byłby dla nas wielką tragedią, ale no nie jest mi z tym dobrze, że to może być taki mecz, bo wydaje mi się, że zwalnianie Paulo Souzy w razie przegranej jeszcze przed tymi listopadowymi meczami byłoby no chyba nie na miejscu, chyba byłoby tylko taką PR-ową zagrywką, żeby też pokazać ludziom swoją wściekłość, a no ja bym się raczej wykorzystałbym ten czas. Pomiędzy... Tylko inaczej, bardziej mi chodzi o to, że jak przegrasz z Albanią, no to już później te mecze listopadowe tak naprawdę będą o pietruszkę. No tak, tak, tam już tam tylko w zasadzie matematyka zostanie i to dość zaawansowana chyba. Naprawdę musiałoby się bardzo dużo rzeczy wydarzyć, żebyśmy jeszcze mogli jechać na Mistrzostwa Świata. Ja bym raczej ten miesiąc pomiędzy październikowymi a listopadowymi meczami wykorzystał do tego, żeby się zastanowić, czy Paulo Souza w reprezentacji Polski to mimo wszystko jest dobry pomysł, nawet pomimo tych przegranych eliminacji, czy kierunek, który przybraliśmy, jest dobry, bo no były takie symptomy, że jednak jest dobry, ale no też nie chciałbym tutaj za bardzo tego wątku rozwijać, bo jednak mimo wszystko wierzę, że my ten mecz po prostu wygramy albo go nie przegramy i będziemy do samego końca w grze o ten Mundial. A też zobacz, pewnie wszyscy jesteśmy trochę zaskoczeni tym, że to ten mecz z Albanią będzie tak naprawdę meczem o wszystko i dla nas, i dla nich. I co najciekawsze, oni są w zdecydowanie lepszej sytuacji przed tym spotkaniem, bo mają jeden punkt więcej od nas. Tak, i oni jakoś tak strasznie niebrawo zaczęli te eliminacje, bo oni wygrali z Andorą bodajże tylko 1-0, z San Marino wygrali 2-0. W tym drugim meczu z Andorą też pamiętam, się męczyli długo. Z San Marino strzelili w tym pierwszym meczu 2 gole dopiero po przerwie. Przegrali oczywiście tylko 0-2 z Anglikami, co też nie było dla nich złym rezultatem, ale te eliminacje tak się zaczęły, że oni chyba niekoniecznie tak sobie wielkie nadzieje w ich trakcie robili, ale z czasem to morale urosło i tego się najbardziej obawiam. W zasadzie nawet nie piłkarskiej klasy Albanii, bo no nie są to piłkarze z pierwszych stron gazet. Oczywiście jest to całkiem solidna drużyna, kilku piłkarzy z Ligi Włoskiej, szczególnie w tyłach, no ale boję się drużyny, która mocno wierzy w coś, że może zrobić coś historycznego, bo oni teraz mają prawo w to wierzyć. Oczywiście cały czas daleka droga, nawet gdyby wygrali z nami, bo musieliby przejść przez te baraże, no ale oni nigdy nie byli na Mistrzostwach Świata. Dla nich to jest, to by było coś naprawdę wielkiego. Już same baraże to by było dla nich coś wielkiego. Ja sobie posprawdzałem ich eliminację do ostatnich Mistrzostw Świata. No to powiedzmy, że przed 2018 rokiem nie było źle, no bo zajęli 3. miejsce, ale no nie otarli się o Mistrzostwa Świata, tylko że wtedy mieli w grupie i Hiszpanię, i Włochy. No to trudno zakładać, żeby do tej dwójki się załapali, a wcześniej to tam raczej zajmowali, nie wiem, 5. miejsce, wyprzedzając tylko jeden zespół, z reguły ten najsłabszy, także no nie byli blisko tego wyjazdu. Oczywiście trzeba pamiętać, że byli na Mistrzostwach Europy 2016, oni byli w zasadzie takim pierwszym beneficjentem tego, że ten turniej został powiększony. No a teraz czuć pewnie w tej drużynie taką wielką mobilizację. Taka wielka mobilizacja w jednym meczu, nawet z rywalem, który jest teoretycznie lepszy, a my jesteśmy teoretycznie lepsi, co nawet nie teoretycznie, tylko praktycznie jesteśmy lepsi, bo pokazaliśmy to na Stadionie Narodowym, nasza reprezentacja, choć ten mecz też wyglądał tak dość niejednoznacznie, no to oni mogą, ta ich wiara może jakieś, nie wiem, góry przenosić w tym spotkaniu. Nawet jak ja patrzyłem, jak oni sobie radzili od tego 2016 roku, to oni tak naprawdę po Euro wygrali dopiero chyba z Islandią, która też już była tą Islandią jakby upadającą, nie tą Islandią w prime. I do meczu z Węgrami oni nie wygrali z żadnym lepszym rywalem od siebie. I tutaj masz jeden mecz z Węgrami, który ich napędził, drugi mecz z Węgrami, który ich napędził. I co najciekawsze, jak ja patrzę na statystyki tych wszystkich meczów, jak oglądałem ten ich ostatni mecz z Węgrami, to oni rzeczywiście tam byli drużyną lepszą i drużyną, co najciekawsze, grającą w piłkę. Oni po prostu są gdzieś też...
No okej, powiem, to mają taką fajną kulturę piłkarską i kulturę prowadzenia piłki, prowadzenia gry. I co fajne, patrzysz na statystyki dryblingów, oni w tym pierwszym meczu z nami zrobili zdecydowanie więcej dryblingów i więcej udanych dryblingów i podobnie było w tych meczach z Węgrami. No na Narodowym zdecydowanie, ale też przyglądałem się temu drugiemu meczu z reprezentacją, drugiemu meczowi z reprezentacją Węgier i tam szczerze mówiąc taki był naprawdę beznadziejny mecz, przynajmniej do przerwy, dopiero później się to wszystko rozkręciło, więc wyglądało to trochę inaczej niż na Stadionie Narodowym, kiedy oni naprawdę zrobili widowisko. Tam ale beznadziejny mecz w sensie z obu stron. Tak. Taki bardzo, bardzo niski poziom i osoby, które no, my musieliśmy na przykład w redakcji oddelegować jedną osobę, żeby oglądała to spotkanie zamiast oglądać mecz reprezentacji Polski, no to no nie był to najprzyjemniejszy wieczór w pracy, o ile no, samo pisanie o piłce jest w miarę przyjemne, no to tutaj trzeba było puścić mecz reprezentacji Polski dla czegoś takiego, no ale ten wynik końcowy dla reprezentacji Albanii jest bardzo dobry i no tak cały czas mam opory, żeby tej reprezentacji nie przepompować, bo no jeśli chcemy robić rzeczy duże, czyli uczestniczyć stale w Mistrzostwach Świata na przykład, no to my nie możemy się bać reprezentacji Albanii, ale to naprawdę nie jest tak słaby zespół, jak mogłoby nam się wydawać po jego ostatnich latach na przykład, bo no i w poprzednich eliminacjach, w eliminacjach do Mistrzostw Europy w 2020 roku potrafili chyba z Andorą zremisować nawet i to też w miarę pokazuje ich słabości, to, że tam w ofensywnych formacjach no nie ma piłkarzy, którzy w jakimś stopniu się wyróżniają, no ale to jest zespół, który no jako drużyna no, może być naprawdę groźny. I ja też się boję tego terenu mimo wszystko, bo może to się wydawać trochę wyświechtane, że oczywiście trudny teren, jedziesz do Albanii, wiadomo, że inny klimat, inni kibice, tam oczywiście pogoda będzie mniej więcej zbliżona do nas, ale mówię o tym klimacie piłkarskim. No okej, pamiętamy, nie wiem, mecz Legii Warszawa z Kukeszi wtedy, kiedy tam rzucali... Andrzej Duda kamieniem, jakieś butelki też leciały na boisko, ale generalnie no to jest trudny teren. No tak, jak sobie przypomnimy te wyjazdy na przykład do Czarnogóry. Mecz z Mołdawią za Fornalika w Kiszyniowie też był trudny dla nas. Tak, to już trochę czasu minęło, ale no tam jednak różne rzeczy się działy. Udawało nam się jednak w tej Czarnogórze wygrywać, ale to nie były łatwe mecze i to też nie zawsze nam się udawało wygrywać, chyba jeśli dobrze pamiętam, zależy kiedy. Raz po golu Piszczka wygraliśmy. No tak, już za Nawalki. Raz tam były te race, pamiętasz? No właśnie o tym meczu mówię. Tam był chyba taki nieuznany gol w samej końcówce, jeśli sobie dobrze przypominam. I też właśnie było dużo zamieszania. Dużo takiej wrogości ze strony gospodarzy. No tylko, że może reprezentacja Polski trochę odzwyczaiła się do grania w takich warunkach, bo wiemy, jaka jest temperatura spotkań na Stadionie Narodowym. Oczywiście ludzi jest wtedy bardzo dużo na stadionie, ale ten brak zorganizowanego dopingu sprawia, że te mecze wyglądają trochę inaczej, ale to są też no, piłkarze z takim doświadczeniem. Oni grali w tak różnych warunkach, przede wszystkim w piłce klubowej, że powinni sobie z tym poradzić. I przywieźć trzy punkty. Zastanawiam się takie podejście naszej drużyny do tego mentalne. Czy my będziemy od razu chcieli siąść na tę reprezentację Albanii, żeby pokazać, kto tutaj rządzi, kto ma lepszych zawodników, czy raczej będziemy czekać na to, co zrobi rywal, bo wydaje mi się, że to może być nawet klucz do tego spotkania. Reprezentacja Paulo Souzy długo była taką drużyną, która źle zaczynała mecze i dopiero później w trakcie, czy to za sprawą zawodników, którzy byli na boisku, czy to za sprawą zawodników, którzy byli wpuszczani przez Paulo Souzę, odzyskiwała. To jakby po konferencji, bo zaczynamy konferencję, tylko uzupełniając, 10 goli rezerwowych w 7 meczach to najlepszy wynik ze wszystkich reprezentacji. Przenosimy się już na konferencję Paulo Souzy i Kamila Glika. Mamy? Pan jest tłumaczem? To się może zamienimy najpierw z panem, bo my zaczniemy... If you can swap, because the first will be the... questions to player, okay, right. And then you can swap okay, with your colleague. Okay, czyli witamy na konferencji prasowej, oficjalnej konferencji prasowej reprezentacji Polski poprzedzającej mecz eliminacji do Mistrzostw Świata Albania-Polska. Dzisiaj z nami jest selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Souza oraz Kamil Glik. Na początku zapraszamy do zadawania pytań Kamilowi. Później przejdziemy do pytań dla selekcjonera. Także zapraszam. Proszę bardzo, Michał. Może to tłumaczę na albański? Powiem tak.
Po fillim konferencën, për shtyp, kemi të pranishëm trajnerin e profesorit polake, zotin Paulo Sosa, si dhe njërin prej lojtarëve Kamil Glik. Fillimisht e fillojmë me pyetjet për lojtarin, pastaj për trajnerin. Do we have a microphone? No i widzimy, internet w Tiranie najlepszy nie jest. Akurat miałem możliwość być chociaż już kilka lat temu w tym kraju, no to powiem ci, że duży bałagan organizacyjny, więc nie dziwię się, że tego internetu nie ma i też duży bałagan na ulicach, bo to, co we mnie uderzyło, to masa bezpańskich psów, masa bezdomnych ludzi i do tego wszystkiego jeszcze, jak oni jeżdżą, no to ja naprawdę tam bym się nie odnalazł. No stop trochę... na siebie trąbią, ktoś komuś zajeżdża drogę, tragedia. Tak, mają trochę gorące głowy mieszkańcy tego kraju, ale z tego co słyszę, coraz taki bardziej popularny kierunek turystyczny i w ostatnich latach sporo się pozmieniało, bo chyba też tam zrozumiano, że jeśli chcą przyciągnąć do siebie turystów, no to musi to wyglądać trochę inaczej, przynajmniej w tych miejscach, które stanowią takie no, podstawowe destynacje. Tak, tu już widzę beka ze mnie, no wiadomo, że byłem odwiedzić rodzinę, no i po co mogłem być w Albanii. A przestawiliśmy ten mecz z Czarnogórą, żeby nie było i 2-2 tak, było 2-2, tak? Bo tak. Za Adama Nawałki wygraliśmy, po golu Piszka tam było 2-2. Dobrze, no to trochę o reprezentacji Polski, bo troszkę oczywiście musieliśmy oddać hołdu po tym dobrym meczu jednym i drugim z Węgrami Albańczykom, natomiast no, my przede wszystkim, to co mówiliśmy, jesteśmy drużyną lepszą, ale jak... Twoim zdaniem zagramy. Też pytam cię personalnie, bo kilka takich znaków zapytania mamy, chociażby, nie wiem, w ataku. Tak, przede wszystkim, do ataku pewnie jeszcze dojdziemy, ale przede wszystkim dla mnie kluczowe będzie to, jak w środku pola zostanie ustawiona nasza drużyna. Czy jest szykowany bardziej ofensywny wariant, czy jest szykowany wariant z Grzegorzem Krychowiakiem? Wydaje mi się, że Grzegorz Krychowiak wygrał sobie ostatnio miejsce w podstawowym składzie reprezentacji Polski, ale potrafiłbym sobie wyobrazić środek pomocy bez niego, czyli z Moderem, z Klichem i z Zielińskim. Jak najwięcej kreatywności, brak takiego typowego defensywnego pomocnika. Wydaje mi się, że to mogłoby nam pomóc w takim spotkaniu z Albanią, żeby ta gra była bardziej płynna, ale no tutaj nie jestem przekonany, że tak, że do tego dojdzie. No dobrze, Roki, wiem, że mamy przynajmniej dźwięk z tej konferencji, także spróbujmy posłuchać. Nie obiecuję, że będzie widać to, co tam się dzieje. Tutaj w Tiranie. Mm-hmm. Nie, tak jakoś indywidualnie nie chciałbym tutaj nikogo wyróżniać i mówić, kto stwarzał nam największe problemy. My nastawialiśmy się przede wszystkim na to i wiedzieliśmy, że Albańczycy świetnie przed tym meczem z nami świetnie bronili. Tak? Co prawda nam się udało zdobyć 4 bramki, ale nastawialiśmy się, że na pewno jeśli chodzi o naszą ofensywę, nie będzie łatwo stwarzać tę sytuację. Udało nam się strzelić aż 4 bramki, co tak jak mówię, no... Tej drużynie Albanii nie zdarza się zbyt często tracić aż taką liczbę bramek, więc myślę, że jeśli chodzi o te drugie pytanie, to myślę, że troszkę być może w środku pola nam brakowało, być może do skoku, troszkę za dużo miejsca być może zostawialiśmy w pewnych fragmentach i to wydaje mi się stwarzało nam jakieś największe problemy, natomiast no, każdy mecz pisze swoją historię i myślę, że również tak jak i my, tak i Albańczycy, gdzieś tam oglądaliśmy i nasz mecz, który graliśmy w Warszawie, jak i późniejsze, więc na pewno trener Reja, który jest trenerem bardzo doświadczonym, również na pewno, jak to Włosi, na pewno też dobrze pod względem taktycznym będzie do tego meczu przygotowany. Pyetjet kishin bënin me takimin e parë në Varshavë, çfarë përshtypje që la ekipi shqiptar, me se mendoni që duhet të punoni më tepër në ndeshjen e nesërme, dhe përgjigja ishte që në ndeshjen e parë Shqipëria psoi 4 gola, gjë që i ndodh shumë rrallë dhe mund të themi që ishte edhe një farë shansi nga ana jon, është diçka që
ndoshta nuk do përsëritet lehtë. Një çdo ndeshje ka historinë e saj dhe çdo gjë fillon përsëri nga e para. Problemet më të mëdha me Shqipërinë ne kemi në mesin e fushës. Aty fillon përballimi i vërtetë i situatës me ekipin shqiptar dhe aty shpresojmë që të jemi në gjendje të përgjigjemi zgjidhjeve taktike që do ndërmarrë dhe trajneri i re. Witaj Kamilu, Łukasz się na vlog czy na porach. Trener Paulo Sousa po zakończonym spotkaniu z San Marino podkreślał, że tak naprawdę nie będziecie czekać na to, co zrobi drużyna Albanii, tylko ważne jest to, żeby też zaatakować i tak naprawdę najważniejsze będzie nastawienie mentalne. I czy to rzeczywiście tak będzie, że będziecie starali się jednak pokazać, pomimo tego, że Albańczycy rzeczywiście zrobią wszystko, żeby tutaj wygrać, że to jednak my jesteśmy lepszą drużyną jako jakościowo na poszczególnych pozycjach i zaatakować jednak, bo to czekanie na przeciwnika może się źle skończyć, co pokazało, że chociażby pierwszy mecz u nas, kiedy Albańczycy mają piłkę, że wiedzą i potrafią co z nią zrobić. Czy twoim zdaniem właśnie nie warto jednak zagrać od początku ofensywnie, a nie czekać, tak jak zresztą mówił o tym trener Sousa w Warszawie po ostatnim spotkaniu. Dziękuję. Nie no, jeśli trener takie plany nakreśla, jeszcze co prawda nie mieliśmy konkretnej odprawy, jeśli chodzi o Albanię, ale jeśli trener takie ma plany, no to pewnie i tak będzie. Natomiast, no tak, no ja bym ten wynik, mimo, tak, wszyscy mówiliśmy, może jakieś nie najlepszej gry, ale ten bym chętnie bym ten wynik z Warszawy powtórzył jutro. I myślę, że akurat w tym przypadku nikt by też o grę nie miał do końca pretensji, tylko liczyłyby się te trzy punkty, no, które w teorii dawałyby nam praktycznie już miejsce barażowe, więc zobaczymy. No. Co tu powiedzieć? No, jeśli trener uznał, że będzie chciał tak zagrać, no to na pewno będziemy w pewnych momentach próbować to zrobić, ale też trzeba pamiętać, no, że mecz jednak ma swoje jakieś fazy, tak? Są też momenty, w których być może trzeba się cofnąć, poczekać, zaatakować, więc tu każdy mecz pisze jakąś swoją historię i na pewno będą momenty tego meczu różne. Pytja ishte në lidhje me ato që trajneri Sousa ka thënë në Varshavë për para nisjes, për Tiranë që duhet hidhemi në sulm, mos të presim që iniciativën ta marrë Shqipëria, që në fillim të takimit. Dhe përgjigja ishte që sigurisht ajo që përcakton trajneri është detyrueshme për lojtarët dhe do mbahet parasysh nga gjithë ne si ekip, por duhet kemi parasysh gjithashtu edhe që loja ka fazat e saj. Ndonjëherë është e nevojshme që ekipi të tërhiqet mbrapa në mënyrë taktike dhe të gjitha këto janë elemente të një ndeshje futbolli, por ne do përpiqemi të përsërisim atë që arritëm edhe herën e parë në Varshavë dhe të arrim të marrim ato tre pikë që kemi në dispozicion nga ndeshja e nesër. Dobry wieczór, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Kamil, chciałem zapytać, bo w trzech ostatnich kampaniach eliminacyjnych do wielkich turniejów byłeś centralną postacią i właściwie Polska za każdym razem na ostatniej prostej była na pozycji uprzywilejowanej, czyli tej premiowanej awansem. Dziś jesteście troszeczkę w innej sytuacji. Jak podchodzisz do meczu, w którym masz świadomość, że porażka z Albanią właściwie eliminuje was z Mistrzostw Świata? Dla ciebie to taka trochę nowa sytuacja po 7 latach od czasów Mundialu w 2014 roku, kiedy też przegraliście eliminację. Czy to trochę spina was, czy wręcz przeciwnie, jesteście pewni swego? Nie, chyba nie. Chyba przynajmniej jeśli chodzi o mnie, nie spina jakoś. No, tak, no, jesteśmy w innym momencie, bo musimy co prawda gonić tą drugą pozycję. Jest to tylko albo aż jeden punkt. Wiemy, że jutro na pewno jest to mecz, który musimy przynajmniej zakończyć pozytywnym wynikiem. Więc co, no, dla takich meczy też się gra w piłkę, tak? Są to mecze, jest to na pewno taka adrenalina, jeśli jest presja, no to taka pozytywna, która mnie osobiście bardzo nakręca i dla takich meczy właśnie w reprezentacji się gra, które takie mecze właśnie dają dużą frajdę i
takie mecze tak naprawdę pozwalają ci przeżyć pewne historie, pewne momenty w tej reprezentacji, które później się pamięta na długo, więc nic, mam nadzieję i będę robił wszystko, żeby inni też tak podchodzili do tego meczu z taką pozytywnym nastawieniem, bo mamy na pewno też wielu zawodników bardzo doświadczonych, którzy grali i grają na wysokim poziomie, również w tej reprezentacji mają kilkadziesiąt spotkań, więc myślę, że tutaj jeśli chodzi o presję, to może ona tylko i wyłącznie nam pomóc. Pyetja ishte në lidhje me faktin që në tre edicionet e fundit Polonia ka patur më të lehtë kualifikimin, ndërsa tani ndodhet në një situatë kur i duhet të arrijë fitore patjetër në ndeshjet e fundit në mënyrë që të kapi vendin e dytë. Përgjigja ishte që kemi në përbërjen tonë një grup lojtarësh me shumë përvojë që kanë luajtur me 10 takime me ekipin kombëtar, do përpiqen ta shfrytëzojnë përvojën e tyre edhe në ndeshjen e nesërme për të bërë më të mirën. Vërtet që kemi një presion pak më të madh se zakonisht, por kjo nuk na krijon stres, por vetëm se na mobilizon më shumë dhe mua personalisht më krijon një motivim shtesë që nesër të japim më të mirën që mundemi në takimin me Shqipërinë. Dzień dobry, Mateusz Skwirawski, Wirtualna Polska. Będę miał dwa pytania. Zacznę od zdrowia. W tygodniu, Kamil, trenowałeś tak pół na pół, trochę indywidualnie, trochę z drużyną. Podobno miałeś coś z kolanem. Czy już wszystko w porządku, że to było poważne? Tak, miałem jakiś jeszcze lekki problem z ostatnich występów ligowych. Tak naprawdę z drużyną nie pracowałem, można powiedzieć, tylko wtorek, środa. Od czwartku chyba, z tego co pamiętam, już weszłem w trening z drużyną, więc tak naprawdę od czwartku jestem cały czas do dyspozycji takiej absolutnej trenera, więc tutaj problem można powiedzieć rozwiązany, zagaszony. Pytanie, jak jeszcze będę mieć jedynie szendecore, to Glik i cilka patur problemy me gjurin, por ditën e ejnte problemet pushuan se egzistuari, thot nga në gjendja shëndetësore jam mjaft mirë tani dhe jam në dispozicion të plot të ekipit dhe të trenerit. Jeszcze na chwilę chciałem się cofnąć do sytuacji, która miała miejsce po spotkaniu z Anglią, jako że nie miałeś okazji odnieść się do tego, o co oskarżycie piłkarze angielscy, czyli o rasizm. Dlatego chciałbym zapytać, co sądzisz o tej sytuacji i czy ta sprawa jest już na finiszu, jeżeli chodzi o wyjaśnienie jej. To może Kuba później gdzieś tam uzupełni, bo to gdzieś tam związek bardziej zajmował się dokumentacją całego tego zdarzenia, ale tak, no dla mnie historia tak naprawdę zakończyła się dzień czy dwa dni po meczu, bo wiem, że żadnego gestu rasistowskiego nie wykonałem nigdy w moim życiu, ani również po meczu czy w trakcie meczu z Anglią, więc sytuacja. Jeszcze oficjalnego komunikatu nie ma od FIFA ani UEFA, ale jestem przekonany, że sprawa zostanie po prostu umorzona, zakończona, bo też inaczej po prostu być nie może. Pytje kishte të bënte me akuzat që ekipi anglis ngriti ndaj lojtarit për gjeste raciste, por përgjigja është që nga ana ime, mendoj që nuk ka patur gjeste me përmbajtje të tillë. Federata Polake e Futbollit është duke punuar intensivisht bashkë me FIFA-n dhe UEFA-n në këtë drejtim dhe besoj që çështja do të pezullohet, pra do të ketë një përfundim pozitiv. And a question to Kamil from Albanian media. Nga mediat shqiptare. Jurgen Zela, Supersport. Cilit nga futbolistëve shqiptar i drueni më shumë këtë veçonit si më të rrezikshmin për Polonin? Który z albańskich piłkarzy jest waszym zdaniem najgroźniejszy? Tak, ja tutaj odpowiadałem też na te wcześniejsze pytania. Uważam, że drużyna Albanii świetnie gra, jako naprawdę cały zespół. Przede wszystkim bardzo dobrze broni, nawiązywałem do tego meczu z nami, gdzie akurat udało nam się zdobyć 4 bramki, ale patrząc na wyniki, jakie zdobywała, to nie było to absolutnie regułą, że traciła aż tyle bramek, więc na pewno świetnie się czują właśnie w grze defensywnej, w kontrataku, więc my ich spostrzegamy jako zdecydowanie bardzo dobry zespół, grający blisko siebie wszyscy razem. Ajo që do thoja për Shqiprinë është që nuk do veçoja një lojtar të vetëm,
Shqipëria ka një karakteristikë që vepron në blok si ekip. Veçanërisht në mbrojtje, bëjnë lojë shumë të mirë dhe përpiqen të bëjnë maksimumin në kundërsulme. Kështu që rreziku nga ana e Shqipërisë është pikërisht loja e tyre, bashkëpunimi i tyre i mirë me njëri tjetrin. Nëse arrin këtë, ata bëhen të rrezikshëm. Altin Kodra from the Albanian Radio Television, the national broadcaster of the game. You said it yourself that there will be no repeat of the 4-win. Okay. Atëherë you thought që nuk do të përsëritet pra ajo fitore me 4 gole e Polonisë ndaj Shqipërisë. Të njëjtën gjë ka thënë sot edhe trajneri kombëtares shqiptare. Nëse ai do ta vendoste në një shkallë vështirësie, sa të vështirë do ta ketë Polonia nga 1 deri ke 10 për ta marrë fitoren me Shqipërinë? Pantes albanske radio televizi këtu është guvni oficialin na davcon ju çishego meçu pitanje ska lot jednego do 10 jak by pan ocenił jutrzejszy mecz jeżeli chodzi o stopień trudności tego meczu? Ciężko powiedzieć stopień trudności, myślę, że stopień ważności tego spotkania to na pewno no to zdajemy sobie im i Albańczycy sprawę, że jest to ważność od 1 do 10, no to 8, 9, tak, bo jest to i mecz dla nas i dla nich bardzo ważny. My musimy zdobyć, tak jak powiedziałem wcześniej, no, jakiś pozytywny wynik. Natomiast Albańczycy też wiedzą, że wygrywają z nami. W zasadzie zamykamy sprawę drugiego miejsca, więc myślę, że tak bym do tego podszedł, jeśli chodzi o po prostu wartość tego spotkania. Do thoje që në këtë takim nuk mund të ndajmë shkallën e vështirësis nga shkalla e rëndësis që ka takimi. Dhe nuk është e letë për ta bërë një vlerësim të tjilë, por në një shkallë nga 1 deri në 10 mund të vlerësoj me 8. Atë për nga rëndësia edhe njëkosisht vështirësia që ka. E theksoj dhe njëherë që Shqipëria është një ekip mjaft i përgatitur me cilin ne do na duhet të përballemi shumë seriozisht. Kam një pyetje për kapitenin Glik. Excuse me, we have to just very short one, okay? Yeah, very short one. Krut kapitan. Kam një pyetje ka pasi diskutim madh këtu për penaltinë e Glik dhe Manajt. Rasti ka vajtur deri në UEFA, pse vari nuk ka ndërhyrë. Edhe në Shqipëri shumë e konsiderojnë rezultatin 4-1 si rastësor dhe pa drejtë. Do doja një koment nga Glik. It's not short. Pytanie dotyczy tej 60. Thank you. Kiedy było to przewrócenie albańskiego napastnika Reimana na polu karnym. I jest to sprawa, którą Albańczycy chcą dalej, żeby było postępowanie dalej, jeżeli chodzi o niewykorzystanie systemu VAR. Ponieważ w tej sytuacji sędzia nie wykorzystał systemu VAR. I jaka by była pańska ocena tej sytuacji? Nie no, tutaj ja powiedziałem od razu po meczu, że dla mnie to był rzut karny i tutaj ja nie uciekam od jakiegoś zakłamywania rzeczywistości. Natomiast to, co jaką decyzję podejmuje sędzia na warze, czy sędzia główny, no to ja akurat na to niestety wpływu nie mam. Ale tak, no tutaj nie uciekam odpowiedzialności i zdecydowanie tutaj było to zagranie, które sędzia powinien odgwizdać. E kam thënë edhe pas ndeshjes në Varshavë, sepse më bë kjo pyetje nga gazetarët, ishte një penalti e pastër në favor të Shqipërisë, por sigurisht që gjyqtari ka të drejtë të marrë ato vendime që e gjykon ai të arsyeshme gjatë ndeshjes. Gjithsesi, unë nga ana ime personalisht, nuk i shmangem përgjegjësisë, e kam pohuar me njëherë që ishte një pengim i pa rregull i sulmuesit të Shqipërisë. Dziękujemy za pytanie do Kamila Glika. Kamil, jak chcesz, możesz iść do szatni albo zostać z nami. Teraz zapraszamy o zadawanie pytań selekcjonerowi. Proszę, Robert. Mamy niecałe 10 minut. Dobrze, trenerze, dwa krótkie pytania. Który mecz dla pana, jakby pan porównał skalę trudności? Hiszpania na Euro, gdzie porażka w Sewilli eliminowała nas z turnieju, czy tutaj w Tiranie, gdzie porażka eliminuje Polskę z Mundialu? I druga kwestia, Adam Buksa czy Karol Świderski, który piłkarz i który napastnik bardziej pasuje do pana koncepcji na jutrzejszy mecz? Dziękuję. Polish, right?
Albanian, okej, okay, sorry. Okej, okay, do naszych dziennikarzy, żeby było szybciej, kto może po angielsku, zadawajmy od razu po angielsku, okej? Okay? Pytania. Żeby again? Było szybciej. In English? Again. Okay. Which game is more important? Which game is more important for you against Spain? Because the loss in Sevilla means that Poland is going out from Euro, and or Tirana, because loss in Tirana means that Poland is not qualified to FIFA World Cup. And the second, which of the strikers, Buksa or Świderski, for you the striker who can make more impact to win against Albania tomorrow? Look, I think we're still in the process of from day one, but we are much more stronger because we are much more consistent regarding our mentality. I'm really focused every time I met the guys, the boys, and working, focusing our game model. And our game model consists mainly to press always the opponent when our team don't have the ball in our defensive organization, with high block or mid or low block, whatever, because we have opponents, they go above the pressure and they push us in our low block, but we need to be organized and keeping pressing and working really well in our defensive transitions, because this, from the beginning, it cost us points and qualifications and so on. And we are also more consistent, not only collectively, but also individually. And I think we make a big improvement in this moment of the game. And our offensive transitions, our counterattacks, they are more and more and more consistent and strong, because our defensive organization, it helps our counterattacks also as well, because our counterattack, it's not about one player, it's all the team. We have interactions, we have width, we have deepness, and we have players that can make the difference at that moment. For that, it's something we keep growing. And of course, results bring us more confidence, and the more we are consistent, the mentality, it grows all the time. That for me, it's about mentality. It's about to keep develop our game model on the results to have the winning mentality. It's whatever, playing home or away, you need to be the same. The strategy for the game, it's different because we have different opponents, but the mentality and our game model, you need to be the same. Pyetjes nëse kush është më e rëndësishme, ndeshja e Spanjës apo e ajo e Tiranës, nëse një humbje në Tiranë do bënte të mundur që Polonia mos të shkonte në Kupën e Botës, kurse pyetja dytë ishte se cilët nga lojtarët sulmuesit mund të ketë një impakt në këtë ndeshje dhe mund të bëjë diferencën. Për sa i përket përgjigjes, që në ditën e parë ne kemi kaluar shumë stage dhe mënyra më e mirë është për të qenë konsistent. Unë i vej një rëndësi mentalitetit të ekipit. Ne jemi shumë të fokusuar në lojën tonë, gjithashtu ajo matet me presionin që i bëjmë kundërshtarit në lojën pa top. Ne jemi shumë të organizuar dhe bëjmë një pressing shumë të mirë. Ndeshjet më përpara, mungesa e kësaj strategjie na ka bërë që të humbasim pikë, por i kam vënë theksi sidomos lojës kolektive, por dhe asaj individuale. Gjithashtu, ekipi jonë nuk fokusohet vetëm tek një lojtar, por tek e gjithë skuadra, dhe të gjithë ato e bëjnë diferencën. Duhet të arrim rezultate dhe konfidenca vjen më pas. Por i vë theksin sigurisht mentalitetit të ekipit. Përsa i përket ndeshjeve, qoftë në shtëpi ose jashtë saj, duhet të kemi një mentalitet të njëjtë, por një strategji të ndryshme. Regarding, sorry, only to the second, regarding Carol and Adam, completely different players. Carol with much more mobility, technically really good, scoring also goals in the national team, probably more than in the club. It means we are building a good number of opportunities.
It could be much better, it could be much stronger on the final touch, be much more consistent on the pass, assist, and also finishing. Adam, it's a striker, a big reference, strong lad, it's progressing continuous. His developments, he has been amazing. On the box, it's really, really strong. Not only with header, but also with his left foot, so that is someone it will be related, I'm quite sure, like it was the first game, the both they will have participation on the game. What was the name of the first game? Adam and Karol. Adam and Karol. Zwiderski and Buksa. Zwiderski, përsej përket këtij lojtarje, ka një lëvizshmëri jashtëzakonisht shumë të lartë. Sidomos ka bërë dhe paraqitje të shumë të mira me klubin ku ku ai është. Gjithashtu ai është shumë i fuqishëm dhe ka një përfundim aksionesh mjaft të lartë. Për sa i përket Adam, ai është gjithashtu një sulmues shumë i fuqishëm, ka shpërmirësuar shumë së fundmi, gjithashtu është shumë i fuqishëm brenda zonës dhe jo vetëm me kokë, por edhe me këmbën e tij. We don't have much time, so just very short question. Otherwise, you will miss a few minutes of the training. So yeah, depends on you. I can try to ask you two short questions, coach. In your opinion, it's a all or nothing game? In my opinion, it's more than all or nothing. It's everything. Okay, this. Ishte gjithçka ose asgjë, dhe përgjigja ishte kjo vlen për gjithçka kjo ndeshje. How this game, in your opinion, will look like? I mean, the play, how Albania will play from the first minute and how we should play from the first minute. We don't have too many secrets. I think Albania have been consistent. Since we played against, or before we played the first match, I said for me it's a really strong team. My colleague Raya, we already play against each other. We know it always difficult to play against his teams. Lots of experience, a very short team, very compact, not only between players of the same line, but also between the other lines. The defensive line is always very high, pushing their team. Very difficult when opponents lose the ball in the middle, especially when they come in anticipation. They are really cynical. And very effective, very vertical, and with very efficiency. It's what happens in our first game. It's mainly it was a balanced game. How we made the same intensity than them. We was really compact as well. Our individual challenge they was also outstanding, practically during on the game. And who makes the difference? It was our effectiveness. Everything what we create, we score. For the hopefully, it could happen tomorrow again, because I predict a balanced game with all intervenients focus on the victory. Of course, we have in key positions really strong players, and we hope. Again, they will be outstanding performance to deliver a good win tomorrow. Pyetja ishte si do të luajë Shqipëria nga minuta e parë dhe si duhet të luajë Polonia që nga minuta e parë. Dhe përgjigja ishte që nuk ka shumë sekrete, ne dimë që trajneri Rea ka kryu... No, także tego. Dużo więcej się nie dowiedzieliśmy po tej konferencji, nic więcej nie wiemy i Paulo Sousa tym razem nie zdradził żadnych nazwisk. Nawet jeżeli chodzi o Karola Świderskiego i Adama Buksę, wypowiedział się tak bardzo lakonicznie, bardzo dookoła. Też nie był brany pod uwagę w tych rozważaniach dziennikarskich Krzysztof Piątek, a myślę, że Paulo Sousa może gdzieś go nawet brać pod uwagę, może nie w pełnym wymiarze czasowym, ale jako takiego jokera, zawodnika, który zawsze tej kadrze dużo dawał, nawet właśnie w roli jokera brać pod uwagę. Myślisz?
Bo wydaje mi się, że taką dość mocną czwóreczką teraz jest Krzysztof Piątek, jeśli chodzi o grę w reprezentacji Polski, co jest zrozumiałe, no bo on długo nie grał w piłkę w ogóle. A dzisiaj na końcówkę wolałbyś, nie wiem, Adama Buksę, Karola Świderskiego czy Krzysztofa Piątka? No właśnie zależy, jak się będzie sytuacja układała, bo myślę, że to nam dużo powie. Krzysztof Piątek wydaje mi się takim dobrym zmiennikiem dla Roberta Lewandowskiego, nieco pasującym do stylu gry. Może nie do końca, jeśli chodzi o charakterystykę stricte, bo Robert Lewandowski dużo potrafi zrobić poza polem karnym, ale no i potrafię sobie wyobrazić taki scenariusz w tym spotkaniu, w którym mógłby go zmienić, a to z siłą rzeczy go gdzieś spycha, a bardziej takim piłkarzem pasującym do Roberta jest albo Adam Buksa, albo Karol Świderski. Świderski no, gra w zasadzie w każdym meczu za kadencji Paulo Souzy, to wydaje mi się, że w tym ważnym spotkaniu, skoro wcześniej obdarzył go takim zaufaniem, w zasadzie tylko ten pierwszy mecz z Węgrami opuścił Karol Świderski, już potem grał w każdym i jest piłkarzem, który najczęściej występuje za kadencji tego selekcjonera, że skoro obdarzył go tak wielkim zaufaniem, no to trudno, żeby zrezygnował z niego w tym momencie, który jest tak naprawdę kluczowy. Adam Buksa, wydaje mi się, że to, że zaczął spotkanie San Marino na ławce, pokazuje, że no, jest szykowany faworytem do pierwszego składu i będzie w tym pierwszym składzie grał, także no tutaj bliżej mi właśnie do tego napastnika. No tak, akurat raczej to była taka jakby prawidłowość, że jeżeli ktoś gra z Andorą, ktoś gra z San Marino, to później w tych kluczowych meczach, bo później były akurat te kluczowe mecze po tych wszystkich spotkaniach, w pierwszym składzie raczej występował. Dobrze, mamy pierwszy telefon, także słuchamy, kto do nas się dodzwonił. Dzień dobry panowie, witaj. Z Poznania. Ja mam takie pytanie, może nie do końca na temat tego meczu przyszłego, natomiast bardziej tego poprzedniego. Chciałbym zapytać o opinię na temat Michała Halika. I no bo generalnie jak wam się podoba ta kariera, bo to trochę tak niespodziewanie wystrzelił w Championship i pytanie do Rokiego tak bonusowo, czy widzi w Ekstraklasie jakiegoś innego piłkarza, który ewentualnie też może nie błyszczy, natomiast mógłby zostać gdzieś tam wyskautowany przez jakiś klub, powiedzmy właśnie z Championship. No i zrobić tam lepszą robotę niż na przykład Przemek Błahego. Dla mnie to w ogóle ocenianie stopera na podstawie meczu z San Marino to nie ma żadnego sensu. No bo okej, no nie popełnił żadnego błędu, wszystko fajnie, był gol, ale no w jaki sposób masz ocenić takiego piłkarza, który tak naprawdę nie miał żadnej okazji ku temu, żeby się wykazać w tym, co jest jego głównym zadaniem, a więc w bronieniu. No tak, tak. I tutaj rzeczywiście jest problem z oceną Michała Halika po tym spotkaniu. Trochę poniekąd może możemy przybić ten gol, który straciliśmy z San Marino w poprzednim spotkaniu, choć wiadomo, tam zawalił przede wszystkim Kamil Piątkowski, ale Piątkowski podawał do Halika i no, moglibyśmy... Nie ruszył do tej pory. Tak, tak. Moglibyśmy jakąś część winy mu za to przypisać, ale generalnie nie. Ale no, ta kariera, to ja się zgodzę, że jest dość zaskakująca, bo nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze, że on się tak dobrze odnajdzie w tej Championship. On kiedyś został obrońcą sezonu w Ekstraklasie, ale został tym obrońcą sezonu w Ekstraklasie, dlatego że strzelił bardzo dużo goli w barwach Krakowi. To w zasadzie nie było wybieranie najlepszego obrońcy sezonu, tylko wybieranie najlepszego napastnika wśród obrońców i na takiej zasadzie on się tam załapał. Później miał pewne problemy i jak sobie to zaczniemy analizować, no to zobaczycie, że nawet był taki moment, że on w Krakowi nie miał miejsca w podstawowym składzie, bo Krakowi zdecydowanie nie szło. Później go Michał Probierz na chwilę odstawił i kiedy odstawił Michała Halika, te wyniki się poprawiły i później niełatwo było do tego składu wrócić. On generalnie wyjechał do Barnsley trochę w zastępstwie Alana Urygi, bo pół roku wcześniej Alan Uryga był tym piłkarzem rozpatrywanym przez klub i tam ostatecznie nie udało się jakoś dogadać i Anglicy, nie wiem, skoro może ten scouting w Polsce poprowadzili trochę szerzej i mieli następnego w kolejności wytypowanego Michała Halika i dopiero wtedy Michał Halik wskoczył na ten wózek i gdzieś tam pojechał do Anglii, się bardzo dobrze odnalazł. Może mu ta specyfika grania odpowiada, bo to jest piłkarz bardzo dobry w powietrzu, trzeba przyznać. I nie chcę tak stereotypowo podchodzić do Championship, bo wiadomo, mamy takie wyobrażenie, że to jest właśnie taka laga i tam piłka... A to nawet Kamil Grabara o tym mówił ostatnio w Food Trucku, że jednak, no okej, można dużo mówić o tych stereotypach, ale to rzeczywiście jest taka liga, gdzie szczególnie zimą, kiedy już są słabsze trochę boiska, słabsza pogoda, tu popada śnieg, tutaj deszcz,
to tam gry w piłkę tak naprawdę prawie nie ma. Tak, tak, ale są takie drużyny, które grały w tę piłkę i często było tak, że właśnie kończyło się to awansem. Na przykład Leeds United, tak, to był taki przykład, który już na poziomie Championship ta wyglądała gra zupełnie inaczej. Norwich City to też trochę inne podejście. Teraz no, nie będę udawał znawcy, jeśli chodzi o drużyny Championship, ale trochę w pewnym momencie tak stereotypowo do tego podchodzono, no ale jednak trzeba przyznać, że Michał Helik, gdy ta piłka lata gdzieś tam ponad głowami, no to potrafi się odnaleźć i tu jak najbardziej klasa. Trochę tak przeciągałem tę wypowiedź, żeby znaleźć kogoś, kto ewentualnie jeszcze mógłby wyjechać do Championship i się odnaleźć, ale nie, no zastanawiam się i trudno mi takiego piłkarza wskazać. Nie wiem, czy nie Mateusz Wieteska może. No właśnie też o nim myślałem. Ewentualnie Mike Nawrocki, ale Mike Nawrocki trochę do jest innym. Mam nadzieję, że Mike Nawrocki będzie grał w piłkę wyżej innym jeszcze typem niż piłkarza też niż tak, Mateusz. Tak, tak. A Mateusz Wieteska to mógłby rzeczywiście, by tam trafił na dobrego trenera, który potrafiłby do niego dotrzeć tak jak Czesław Michniewicz, bo z reguły tak to wygląda, że Mateusz Wieteska najlepszy jest u Czesława Michniewicza. Gdy na przykład był w Legii u Aleksandra Wokowicza, no to były już zdecydowanie większe problemy. No to by mogło w jakimś stopniu zafunkcjonować moim zdaniem. Roki, na pewno jeżeli chodzi o znaki i zapytania, to mamy atak, ale mamy też znak zapytania, jeżeli chodzi o lewe, prawe wahadło, jak to będzie wyglądało, jak to poukłada Paulo Sousa. Wiemy, że w Lons gra z lewej strony częściej Przemysław Frankowski, no ale tutaj chyba zagra z prawej, ostatnio grał w środku. Tymoteusz Puchacz wydaje się mimo wszystko znowu pewniakiem do wyjścia w pierwszym składzie, mimo że nie gra w Unionie. No moim zdaniem zamknie się to wszystko w gronie trzech nazwisk, czyli Frankowski, Frankowski, Jóźwiak i Tymoteusz Puchacz właśnie. Płachetę tak wymieniłem z rozpędu, bo zagrał 90 minut w Słuchaniu San Marino, ale myślę, że na tym może się zakończyć jego udział na tym zgrupowaniu, ewentualne jakieś wejście z ławki. I zastanawiam się, jak to rozegra Paulo Sousa, bo powiedziałem o tym, że takim ulubieńcem Paulo Sousy stał się Karol Świderski, ale też ulubieńcem Sousy jest Kamil Jóźwiak. On opuścił chyba pierwszy, a drugi mecz za kadencji. 10 meczów za tak, 10 meczów na 12 za kadencji tego selekcjonera. Bardzo mocno w niego wierzy Paulo Sousa. To, że nie zagrał San Marino, no to też może nam sugerować, że jest szykowany na to spotkanie. I jednak wydaje mi się, że to może się skończyć tak, że Tymoteusz Puchacz usiądzie na ławce rezerwowych, a zagramy Przemysławem Frankowskim z lewej strony, a z drugiej strony z Kamilem Jóźwiakiem. Jednak bez Puchacza. No, potrafię sobie to wyobrazić, aczkolwiek no, Puchacz to też jest piłkarz, którego mocno Paulo Sousa szczególnie wierzy. W tych kluczowych meczach. Tak, tak. I no, podoba mu się to, że Puchacz ma moc, jeśli chodzi o bieganie, jest takim koniem no, i naturalna lewa noga. I jeśli tego będziemy szukać, no to, no to Tymoteusz Puchacz. Ale ja osobiście muszę powiedzieć, że pewnie bym się czuł, gdyby tam wystąpił jednak Przemysław Frankowski. Nie wierzę, że o tym mówię, nie wierzę, że tak podchodzę do pomocnika Lons, ale no, siła nasza rażenia na skrzydłach jest. Ja też bym jest, nie był zaskoczony. Na przykład, jeżeli by wyszedł tymi żołnierzami swoimi w pierwszym składzie, czy jednak środek pola, no to zostawił ten z Krychowiakiem, z Moderem, z Zielińskim, z lewej strony Puchacz, z prawej Jóźwiak, a spróbował takiego wariantu taktycznego a la Czesław Michniewicz, który lubi mieć szybkich, dynamicznych, w dobrej formie skrzydłowych na zmianę. No niby lubi, no tak, tak, tak. Myślałem, że no, powiesz, że w tak pierwszym składzie. Tak było z Kastratim, tak, tak było z Jóźwiakiem tak, tak. W U21. No jakby ten schemat on stosował i w U21 i w Legii teraz. Tak, wydaje mi się, że to jest taki mecz, w którym naprawdę bardzo ważne będzie to wyczucie Paulo Sousy do zmian, bo no, całe szczęście, że on to pokazywał do tej pory, że to ma i ci piłkarze, którzy wchodzili na boisko z ławki, no to z reguły się sprawdzali i potrafili nam odwrócić wynik spotkania, bo jeśli ten plan A nie wyjdzie, no to naprawdę już może się robić bardzo, bardzo nerwowo. No i tutaj dużo oczekuję od selekcjonera i może rzeczywiście tak być, że on chce zostawić trochę jakości na później, bo wie, że ona już jest ograniczona na samym początku. Także może Tymoteusz Puchacz, żeby tak rzetelnie przepracować to 60 minut albo 70 minut, a potem już, gdy trzeba rzucić więcej, no to taki nominalny skrzydłowy. No dobrze, mamy jeszcze jeden telefon. Witamy. Cześć chłopaki. Piotrek Stanowski, Gór. Mam dwa pytania do was. Pierwsze o wyjściowy skład, a mianowicie o środek pola chodzi. Czy, bo wiadomo, Klich i Zieliński to są na trzy pewniacy. I czy będzie to Krychowiak, czy Jakub Moder? No właśnie nie wiem, czy Klich jest pewniakiem. No ja też. To jest, zaczynam się zastanawiać, bo no te wybory w przypadku meczu z San Marino nam pokazały, że może Klich nie być tym pewniakiem, bo Klich dopiero miał dużego pecha i po raz pierwszy zagrał w tych eliminacjach. To on opuścił i te mecze we wrześniu i opuścił mecze w marcu, bo tam też były problemy covidowe. I
przez ten pech trochę pewnie w hierarchii jego pozycja się obniżyła, ale no, wydaje mi się, że to jest wszystko kwestią podejścia. Czy jeśli Paulo Sousa będzie chciał dominować, no to może się odważyć i posadzić na ławce Grzegorza Krychowiaka, a jeśli będzie chciał zabezpieczyć ten środek pola, no to Krychowiak jest nie do ruszenia i wtedy albo Klich, albo Moder usiądą na ławce rezerwowych, bo Zieliński też zakładam, że jest nie do ruszenia. A drugie pytanie mam odnośnie Paulo Sousy i jego sztabu, ponieważ wiadomo, że w grudniu będzie przedłużany bądź nie przedłużany ten kontrakt, niezależnie od tego, jak wypadną kwalifikacje. Czy PZPN powinien zmienić mu sztab, czy po prostu dać mu wolną rękę, tak jak teraz było, czy po prostu kogoś z Polski wsadzić? Znaczy, jak przyjeżdża do Polski taki trener, który się szanuje, i no to ciężko mu kogoś tam dokoptowywać. To nie jest tak, że ten sztab jest w 100% zagraniczny, no bo jest przynajmniej na przykład pan Małowiejski w tym sztabie, który no pełni pewnie rolę banku informacji, ale rozumiem, że chodzi ci o takiego asystenta, który byłby tam tak, i się bo uczył. Prezes Boniek mówił, że on się nie wtrącał w ten sztab. Coś też to było takie... Nie do powiedzenia, moim zdaniem. Wiesz, no bo robisz taką zmianę trenera w takim momencie, jak była w tym przypadku, no to już musisz w 100% ufać Paulo Sousie i dać mu jakby w 100% komfort do tego, żeby tę drużynę sobie na swój sposób zbudował. I nie tylko drużynę, ale też sztab szkoleniowy. I myślę, że z tego akurat tutaj to wynikało, że nawet nie próbował się mu wtrącać Zbigniew Boniek w sztab szkoleniowy po prostu. Tak, że nie było tak ekstremalnie mało czasu, że jeszcze gdyby się mieli uczyć między sobą siebie, no to rzeczywiście mogłoby to przynieść nie najlepsze efekty. Choć no ja rozumiem te wszystkie wątpliwości dotyczące braku polskiego asystenta w tym sztabie. Często kibice złośliwie to komentują w ten sposób, że dziennikarze chcą mieć swoją wtyczkę, dlatego tak często o tym mówią, ale ja bardziej szedłbym w tym kierunku, że to jest jednak jakaś spuścizna i tak naprawdę docenienie Paulo Sousy, a nie jakiś efekt nieufności wobec niego, bo po prostu uznajemy, że mamy do czynienia z takim fachowcem, że warto, żeby coś po nim zostało, żeby ktoś się od niego czegoś nauczył, a nie, że nie wiem, polski asystent by miał podkopywać albo wynosić informacje. Trenera do pracy z kadrą w przyszłości, tak jak Adam Nawałka był, nie? Hakera. Tak, także ja do tego podchodzę właśnie w ten sposób, jako takie docenienie i pokazanie a z jakim... A jest szansa? W grudniu? Wydaje mi się, że jest, bo jednak jest w tym PZPN-ie taka chęć do tego, żeby... Znaczy nie jest PZPN głuchy na tę krytykę, która się pojawia, skoro już no, selekcjoner został wezwany na dywanik w sprawie oglądania meczów czy wypełniania swoich obowiązków, skoro w jakiś stopniu wypracowane jest, nie wiem, konsensus dotyczący spotkań z ligowymi trenerami, no to może i w tym kierunku coś się wydarzyć. Chociaż jak tak patrzę na rynku, no to też nie byłoby łatwo, myślę, takiego szkoleniowca znaleźć, bo szkoleniowcy, których my potencjalnie rozpatrujemy w kategorii przyszłych selekcjonerów ewentualnie, no mają pracę i są z tej pracy zadowoleni i muszą się w pełni na tej pracy skupić. To musiałby być taki człowiek bardzo mocno przyszłościowy. Generalnie dla mnie to jest trochę dziwne i trochę zbyt takie idealizowanie takiej roli asystenta, który może sobie przyjść, nauczyć się czegoś od gościa, który przyjechał i będzie teraz uczył polskich trenerów, jak być selekcjonerem. No bo dzisiaj, jeżeli my rozpatrujemy swoich selekcjonerów, no to miałeś tak, miałeś Brzęczka, miałeś Nawałkę, okej, Nawałka był wtedy w sztabie, ale tak naprawdę nikt aspirujący dzisiaj do reprezentacji Polski nie przyjdzie ci być asystentem Paulo Sousy. To musiałby być, nie wiem, ktoś bardzo młody, ktoś, kto się rozwija, natomiast nie wiem, czy pamiętasz, my mówimy dzisiaj o Nawałce, że był w sztabie Leo Benhakera, ale Leo Benhaker wtedy mówił, że przyszłym selekcjonerem to może być Rafał Ulatowski i on był jakby szykowany na tego bardziej, powiedziałbym, przyszłościowego selekcjonera, trenera. Bogusław Kaczmarek, tak, Darek Dziekanowski. Tak, tak. Dużo było. Adam Dawidziuk, trenerem bramkarzy. Też nie jest tak, że my sobie odpalimy teraz na Transfermarkcie, jest taka zakładka trenerzy bez pracy i sobie tam zobaczymy, że nie wiem, Jacek Zieliński nie ma pracy, Leszek Ojrzeński nie ma pracy, jeszcze tam kilku szkoleniowców jest bez pracy i sobie wybierzemy takiego najciekawszego z nich i mówimy, a chodź do tego Paulo Sousy, może akurat czegoś się tam nauczysz, no bo to nie powinno też raczej funkcjonować. Raczej trener, powiedziałbym, przed 40, który gdzieś tam ma duże aspiracje i my wiążemy
z nim duże nadzieje. Myślę, że dużo lepszym poligonem doświadczalnym dla ewentualnego przyszłego selekcjonera to jest reprezentacja U21, bo to już jest kadra, powiedziałbym, bardziej seniorska, nie juniorska, no bo tak naprawdę tam mogą grać zawodnicy do 23 lat, nie tak jak to mówi dokładnie sama ta nazwa tej reprezentacji, ta nomenklatura. No i uczysz się reprezentacji i tak naprawdę jesteś w 100% za nią odpowiedzialny. No tak, tak. Może Mariusz Runak, bo tam jest trenerem kadry U19, to chociaż nie, no, zgrupowania się pokrywają, to nie może, to nie ma. Chyba, że ty masz jakiś pomysł na tego asystenta. Ale Maciej Stolarczyk jeździł na zgrupowania, no, niektóre. Wydaje mi się, że on jest nieformalnie w tym sztabie tak naprawdę. Tak. Słucham? Jacek Magiera też był trenerem reprezentacji młodzieżowej. No tak. Też zrobił krok w tył, jakby nie było. No, po Legii pewnie tak, ale no ja się Jackowi Magierze nie dziwiłem o tyle, że były te mistrzostwa U20 i to jest zawsze taki wabik, taka impreza. Ostatecznie skończyły się tak, jak skończyły. Raczej zbyt wiele Jacek Magiera na tej imprezie nie ugrał dla siebie, no ale podejrzewam, że to było atrakcyjne dla takiego trenera, który no też lubi pracę z młodymi zawodnikami. Dobra, dzięki. Dobra, dzięki. Czekamy jeszcze na jeszcze jeden telefon. A jeżeli chodzi o ten środek pola, to rzeczywiście, bo to była jakby fajna konkluzja, która nam się wywiązała z tego telefonu. No Mateusz Klich, on nie wygląda chyba na takiego pewniaka, bo ja dzisiaj bym mówił o trójce Moder, Krychowiak, Zieliński niż Krychowiak, Klich, Zieliński, tak jak to było do tej pory. No tak, pewnie tak to się skończy, ale no jednak mam gdzieś cały czas w głowie ten mecz z Hiszpanią, w którym zabrakło Grzegorza Krychowiaka i ci piłkarze potrafili zrobić przewagę na boisku. Wypisał się z tego grona w ogóle Karol Linety, bo dzisiaj byśmy mówili tak naprawdę o piątce na trzy pozycje, a nie o czwórce na trzy pozycje. Mówimy o czwórce na trzy pozycje i to mi się z Hiszpanią podobało, że nawet jak sobie wrócimy do tego gola, którego strzeliśmy Hiszpanii, no to było zrobienie przewagi w środku pola przez Jakuba Modera i tak była bramka i taką reprezentację ja chcę po prostu oglądać. Grzegorz Krychowiak nie jest takim piłkarzem, który będzie tę przewagę robił, choć ma oczywiście inne atuty i to no jednak kusząca byłaby to wizja zagrania bez Grzegorza Krychowiaka i taka próba zdominowania reprezentacji Albanii. To widzisz, no do tego jednak musisz mieć trochę jako trener odwagi, bo no możemy mówić, że to fajnie wyglądało z Hiszpanią bez Grzegorza Krychowiaka, ale wyglądało dlatego, że no po prostu Grzegorz Krychowiak pauzował, a pewnie gdyby nie pauzował, to nadal by grał. Tak, ale generalnie jest odważnym selekcjonerem Paulo Sousa, to jego podejście do napastników na przykład pokazuje, tak, że jest odważny, bo ja sobie potrafię wyobrazić, że no zresztą pewnie za kadencję, gdyby Jerzy Brzęczek pracował, no to byśmy grali Robertem Lewandowskim i pięcioma napastnikami, pomocnikami za jego plecami, także tutaj jest różnica. No samo granie to systemem hybrydowym, no to też świadczy jakoś o odwadze trenera, ale tutaj jednak w tym środku pola ma takie podejście do Grzegorza Krychowiaka, dość może nie sentymentalne, no bo oni nie przeżyli ze sobą tak wiele, żeby teraz tak do tego podchodzić, ale ceni tego piłkarza wyżej niż opinia publiczna i już dwa razy wyszło na jego, tak? Bo mówię cały tutaj czas o meczach powtarza, że chce go zobaczyć tego z Sewilli. Tak, no, a tak to naprawdę każdy by chciał, na razie mamy problemy z tym. Nie, to se nie wraci. Krzesło chyba musisz sobie podnieść, bo widzę, że ci opadło, a my odbieramy telefon. Halo, dzień dobry, Mikołaj z Krakowa. Cześć. Gdzie ta Wajcha? I teraz tak się zastanawiam, jakie są wasze typy na to jutrzejsze spotkanie i przywołam tutaj 2008 rok i zadam jednocześnie zagadeczkę, czy pamiętacie, jaki był wynik i kto strzelił gola jedynego dla Polaków. W meczu z Albanią? Tak jest. Mecz był na neutralnym terenie. 2008 z Albanią, przed Euro pewnie? Żurawski? Tak jest. Zgadza się. Mamy taką zabawę właśnie z kolegami przy jakimś piwku, piątkowym. Ja już się cieszę, że z Adamem przez dwa mecze w quizie pod napięciem zagraliśmy. Ewidentnie bardzo dobra forma. Nie, szczerze Michał mi powiedział. Ja pamiętam, przed tym graliśmy z Chorwacją i Smolarek wtedy strzelił w takich dziwnych strojach, pamiętam, ale tego z Albanią nie pamiętałem. Tak, no i właśnie tutaj wcześniej był temat asystenta, więc może Maciej Żurawski by się tutaj nadawał na asystenta Paulo Sousy, bo... Wiesz co, Maciej Żurawski, wydaje mi się, byłym piłkarzem, który nie jest szczególnie zainteresowany piłką, choć występuje w roli eksperta. Tak. Albo w polityce też w przyszłości. No tak. Ja chciałbym po prostu zapytać o wasze typy. Wiesz, u nas akurat jest jakaś taka bardzo dziwna opinia, że były piłkarz, to musi się interesować piłką, na pewno będzie dobrym ekspertem i na pewno, nie wiem, a w ogóle na przykład...
z całym szacunkiem dla Dariusza Dziekanowskiego, bo to nie o to chodzi, ale przykładowo Dariusz Dziekanowski grał w Szkocji i każdemu się wydaje, że dzisiaj jak gra Celtic albo Rangersi w pucharach, no to on będzie idealnym ekspertem. No nie będzie, bo ani on, ani pewnie wielu innych piłkarzy, nie wiem, Grzegorz Szamotulski, Maciej Żurawski, Artur Boruc, na bieżąco tej ligi nie śledzą i w ogóle nie mają pojęcia, co tam się dzieje. Pamiętam, że robiłem taką rozmowę z Mateuszem Majakiem z Eleven i jednocześnie ze Sławomirem Majakiem, czyli z jego tatą, którym byłem zawodnikiem, byłem reprezentantem Polski, który no też w Bundeslidze w Hansie Rostock trochę występował i rzuciłem im ten temat właśnie, że no przecież no tutaj były piłkarze grający w Bundeslidze, a wy pokazujecie Bundesligę, to czy nie było takiej pokusy, żeby wykorzystać, to w zasadzie obaj się tak uśmiechnęli i powiedzieli, że to, że gra w Bundeslidze, to nie znaczy, że śledzi dalej te rozgrywki i w zasadzie no to wszystko mu teraz odjechało i tych piłkarzy nie zna i to jest taka proza życia większości zawodników, którzy wcześniej grali, ale no trochę odbiegliśmy od tego tematu. Jeśli chodzi o mój typ, 3-1. Ja to czuję bardzo duże ciężary i jakiś taki szalony mecz. 3-1, bo szalony mecz. Nie, ja bardziej taki właśnie na styku, tak, że ostatnie minuty zdecydują. Właśnie stąd mówiłem o tym wejściu Krzysztofa Piątka, jokerach i tak dalej. Nie, no ja mam takie poczucie, że w pewnym fragmencie meczu będzie najbardziej widocznym graczem taki Włoch naturalizowany Gianfranco Obsranko, ale później jakoś odzyskamy kontrolę nad tym meczem i wygramy. Dobra, to jeszcze jedno takie pytanko. Jak mielibyście jakąś wolną gotówkę i moglibyście obstawić ten jutrzejszy mecz Bugmachera, to postawilibyście na czerwoną kartkę czy rzut karny? To dla mnie zbyt abstrakcyjna sytuacja, że mam wolną gotówkę. Na czerwoną? Nie, ostatnio podobno... A nie, to Stan tobie przelewał, bo tutaj na czacie pisali. Odwrotnie, ja jemu. A, czyli dlatego nie masz. O. Ja jakąś dyszkę mógłbym znaleźć ewentualnie. Nie, ale dobra, czy na co? Czerwona kartka czy rzut karny? Albo to i to. To wtedy dobry kurs. Ja na rzut karny raczej. Ja chyba też na rzut karny, bo chociaż stawiałem już San Marino, że będzie rzut karny, bo wydawało mi się, że... Mało mieliśmy rzutów karnych w tych eliminacjach. Tak, a wcześniej to bywało dużo. No, sporo goli jednak Myślałem, że San Marino będzie rzut karny, no bo oni się tak głęboko cofają i tam jednak dużo było tych kontaktów w polu karnym pomiędzy zawodnikami, ale jakoś tak nie chcieli nas akurat sfaulować piłkarze San Marino, ale tu w meczu z Albanią wydaje mi się to dość prawdopodobne. Dobra, mogę kogoś na koniec poprosić? Jasne, że możesz. To całą grupę CTKP, dwóch Bartków, Piotrka i Tomasa. Dzięki. I my również pozdrawiamy. Powiedziałbym kogo, ale nie zapamiętałem. Dobrze, to na koniec. Dwóch Bartków. Pamiętajcie, bluzy kanału sportowego, jak zawsze w czasie zgrupowań reprezentacji Polski z 15% zniżką na kod nowe rozdanie, ale mamy nadzieję, że to nowe rozdanie to nie będzie po tym meczu, bo to automatycznie by pewnie oznaczało, że ta reprezentacja się kończy i ta reprezentacja nie awansuje na mundial, także tutaj minus 15% na rzeczy reprezentacji Polski w sklepie kanału sportowego. Dodatkowo pamiętajcie, żeby zostawić nam follow na TikToku, bo tam ostatnio weszliśmy, wrzucamy jakieś filmiki, jakieś szoty, cały czas coś się dzieje, śledźcie nasze media społecznościowe. No a my pełni nadziei liczymy, że jutro będziemy już tylko krok od tego upragnionego mundialu. Był ze mną Mateusz Rokuszewski. Dziękuję. Przepraszamy oczywiście, że ta konferencja wyglądała jak wyglądała, ale tak jak mówiliśmy, organizacja albańska nie jest na najwyższym poziomie. To nie do końca od nas zależało. Widziałem, że czat żył tą konferencją, także przynajmniej coś się działo. Paulo Souza, Kamil Glik, Adam Sławiński, dziękujemy. I oglądajcie nas jutro już o 15:15 mecz dnia, później Hate Park pomeczowy.